Cześć, tu MotoGeek. Witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj jest to pierwszy odcinek z nowej serii odcinków o klasycznej, nietuzinkowej motoryzacji. Cześć Piotr! Cześć! Piotr już wystąpił w jednym moim filmie, mam nadzieję, że już go znacie. Wystąpił w filmie o elektrycznym Mercedesie EQC. Jeśli nie, to tutaj Wam gdzieś zamieszczę kartę do tego filmu. Możecie sobie przejść później i zobaczyć też ten odcinek. Piotrze, co nam dzisiaj tutaj przyprowadziłeś? No, przyjechałem kioskiem moim ulubionym, czyli Jeepem Cherokee XJ z 1989 roku, wyposażonym w jedyny słuszny 4-litrowy, 6-cylindrowy rzędowy silnik. I mówi się, że jest to protoplasta wszystkich SUV-ów, aczkolwiek to nie do końca prawda, bo mieliśmy jeszcze Range Rovera, ale można tak twierdzić. No właśnie, bo który to jest rok? 1989. A modelowo? Modelowo ten akurat w tej formie rozpoczęto produkcję w 1984. Okej, okay, a ten Range Rover, co mówi, że był pierwszy, to jest 78, tak? Okej. Nie pamiętam. Dobra, ale spójrzcie, jak ten samochód wygląda. No faktycznie śmieją się z niego, że to jest kiosk, ale powiem Wam szczerze, że mi on od razu przypomina pewien film i moje dzieciństwo, także wzbudza genialne emocje, bo taki samochód, tylko że w czarnym kolorze, wystąpił w filmie The Goonies. Nie wiem, czy widzieliście, to był taki przygodowy film. Nie widziałem filmu, ale miałem kiedyś czarnego. Ale polecam ten film, pożyczę Ci go, mam na DVD. No dobra, faktycznie o tym samochodzie mówią, że to taki kiosk, co jeszcze mówią? Lodówka? Wszystko co kanciate. No tak, tak. No też mogę się z tym zgodzić, że no, mi się naprawdę podoba. Opowiedz nam coś o tym konkretnym egzemplarzu. Gdzie go kupiłeś, ile kosztował i... Choroba zwana Jeepem zaczęła się u mnie stosunkowo dawno, ponad 12 lat temu. Jeepem zaraził mnie mój dobry kolega, który też sobie nabył coś takiego jeszcze wcześniej. Dał mi się po prostu kiedyś przejechać, no i tak już zostało. Zacząłem szukać swojego. Pierwszy był czarny, aha, XJ, potem był niebieski WJ, czyli Grand Cherokee. No, ale następny. Wróciłem do korzeni, ten samochód posiadam już 6 lat. 6 lat? Tak, kupiłem, i raczej jeszcze długo ze mną zostanie. Kupiłem go w Polsce od pasjonata i nie był specjalnie drogi. Jeepy to są dosyć tanie terenówki. Akurat zapłaciłem za niego 11,5 tysiąca. O kurczę, ale to było 6 lat temu. Myślę, że ten samochód już... Trochę zdrożał, ale mimo wszystko wzrost cen Jeepów XJ to nie jest jakaś masakra. Nie musiałem w ten samochód zbyt wiele zainwestować. O kurczę. Dzisiaj przyzwoity egzemplarz bez większych modyfikacji można kupić za powiedzmy 15 tysięcy. No dobra, bardzo fajnie. To w takim razie proszę Cię, opowiedz nam jeszcze więcej o tym konkretnie modelu. Zobaczymy, czy to faktycznie może być nazwane protoplastą SUV-ów. No dobra, to opowiadaj, co tutaj jest. No generalnie jest to, co powinno być w każdym SUV-ie, więc mamy centralny zamek, mamy elektryczne szyby, elektrycznie sterowane fotele, mamy tempomat, automatyczną skrzynię biegu, no i skórę z prawdziwej świni. Okej, ale gdzie tutaj się włącza klimatyzację, panie? Jest oczywiście klimatyzacja. Chociaż w tym egzemplarzu sprężarka będzie służyła do pompowania kół niedługo, a nie do chłodzenia wnętrza, bo i tak się jeździ z otwartymi szybami. Ale mamy panel, gdzie można sobie ustawić, jak to w amerykańskim samochodzie, typowe opcje przewietrzania, klimy, wentylacji. Okej, ale nie widzę tutaj przycisku AC. Jakby... Nie ma przycisku AC. Suwanie tym suwaczkiem od regulacji całego układu przewietrzania i wentylacji, tam jest taki norm i max, to są takie w amerykańskich samochodach typowe oznaczenia klimy. Aha, czyli klima po prostu działa zawsze? No nie, nie zawsze. Jeżeli zrobisz went, to wtedy nie ma klimatyzacji. A, rozumiem, okej, okay, no to wszystko teraz już jest jasne. A, i tempomat też jest, tak? Tak, też jest tempomat. To jest akurat, co dotykałeś, to jest regulacja kolumny kierowniczej na wysokość. Aha, a gdzie tempomat włączamy? Tempomat włączamy takim przyciskiem na końcu tej multidźwigienki. Tutaj, tak? Tak, dźwigienka jak w Mercedesie, tylko że tempomat włącza się w tę samą dźwigienkę. Okej, okay, no przypomnę, że to jest 89 rok, chyba mamy takie rzeczy. Tak, znaczy generalnie to jest wersja limited, więc miała prawie wszystko. Aha. Natomiast były takie bieda wersje, bo przypominam, że ten samochód był też ulubionym samochodem leśników, policjantów. Amerykańskich się tak domyślam. Tak, straży granicznej. Nie, właśnie nie tylko amerykańskiej. Co ciekawe, ten samochód był również eksportowany do wielu krajów i produkowany w Ameryce Południowej i w Chinach. I o czym mało kto wie, do chyba 2005 roku. O kurczę. A czy widziałem egzemplarze z 2000 roku? To są te prawdziwe Jeepy. Natomiast okay. Benjing Jeep to jest chyba 2005, ile się nie mylę, albo jeszcze później. Tutaj też, no to jest wszystko miękkie, naprawdę. No.
Wiadomo, że to tutaj, jak zaraz sobie stąd pojedziemy, to będzie wszystko skrzypieć, ale... Będzie skrzypieć, bo to jest amerykański samochód. Tak, ale jakość tutaj na przykład tej skóry robi naprawdę duże wrażenie. I powiem więcej, ta skóra jest oryginalna, ponieważ właściciel poprzedni dokonał bardzo dużej renowacji wnętrza. Aha. Dlatego staram się, żeby do tego auta się błoto przez szyby nie wlało. Okej. Okay. Ta skóra była wyczyszczona parowo i dobrymi środkami doprowadzona. Widać, do bardzo takiej, ładnie ale wygląda. To są oryginalne skóry. Jak widzisz, one są jeszcze miękkie, mimo że jest dzisiaj bardzo zimno. Tak, tak. A powiedz jeszcze jedno, gdzie został wyprodukowany ten samochód? Ten egzemplarz jest akurat z Ameryki, aha, ale były również inne modele Jeepa były też produkowane w Austrii. No, mój wujot był z Grazu, z Austrii. Aha, ale jeszcze, to mówisz, że ten jest ze Stanów, ale widzę, że tutaj prędkościomierz jest w kilometrach, także... Tak, ten prędkościomierz, to nie jest jego oryginalny prędkościomierz, ponieważ poprzedniemu właścicielowi się zepsuł. Mam do niego jeszcze zapasowy zestaw wskaźników w milach. Aha, okej, okay, czyli... Samochód został przerobiony, on ma światła ma europejskie, rozumiem, ponieważ na rynek niemiecki bardzo dużo Jeepów szło i ogólnie kraje niemieckojęzyczne, Szwajcaria, Austria. Więc dostanie europejskich podzespołów nie stanowi żadnego problemu. Okej. Okay. Jeszcze jak to bardzo klasyczny obecnie SUV, widzę, że fotelik wchodzi. Oczywiście. To jest ulubiona zabawka wszystkich dzieci, małych i dużych. Coś pięknego. No dobra, dobra, ale jak to SUV, to chyba trochę miejsca z tyłu by się przydało, nie? Dla dzieciaków. Przydałoby się więcej, ale dzieci się mieszczą. Większe dzieci muszą się troszeczkę skulić. Ej, tutaj nie ma zagłówków z tyłu. Są wersje z zagłówkami. Nawet rozmyślałem o tym, żeby nie wymienić kanapy, ponieważ ten samochód ma taką zaletę, że dwoma ruchami tylną kanapę wyjmujesz całkiem. Ona jest przymocowana. No, czyli bagażówkę masz wtedy. Tak, bez żadnych narzędzi wyjmujesz tylną kanapę. Osobno siedzisko, osobno oparcie. Nie pamiętam, chyba od 93 zagłówki były w standardzie. Te kanapy są współwymienne. Aha. Są groszowe sprawy, zamierzam kupić. A tak w ogóle to tutaj się siedzi wyżej niż z przodu. Tak, jest różnica. Jakbyś to przeczytał we współczesnym prospekcie, masz amfiteatralne ustawienie tylnej kanapy. A no, powiem ci, że wrażenia podczas jazdy w terenie z tyłu chyba są jeszcze lepsze niż te, które są z przodu. Tak, masz nawet w fotelu tutaj taką kieszonkę na papierową torebkę. No i jest ta, jak to powiedziałeś? Cykor łapka jest. Naprawdę się przydaje, powiem 100%. Dobrze, że jest ta łapka. Teraz już rozumiem w ogóle, po co jest ta łapka. Aczkolwiek nie jest, część to mówi się, że nie jest prawdziwą terenówką, bo nie ma uchwytu dla pasażera na przykład na desce rozdzielczej, tak jak jest to Discovery. No dobra, okej. Okay. Okej, okay. Ale ciekawe po co była w garbusie w takim razie, ale dobra. Garbus wjeżdżał wszędzie. To innym razem. Ale chciałem jeszcze a propos tej kanapy powiedzieć, no, że mi ona sięga, to oparcie sięga do łopatek. No to jest taka typowa amerykańska kanapa klubowa. Jest miękka, Amerykanie mają określone wzorce popkulturowe, co się robi na tylnej kanapie, więc okay, ta kanapa dobra się nadaje. Ale tak ci powiem, że jeśli chodzi chyba o jakieś testy bezpieczeństwa, to tak nie wiem, czy jedną gwiazdkę by tutaj... Były crash testy Ciroka, no nie wypadał jakoś szałowo, ale no pamiętajmy, to jest 8.4, jak zobaczymy, jak w crash testach wypadał Golf 2, no to mimo wszystko w swoich latach ten samochód nie jest zły. Okej, okay, warto tylko zauważyć, że tutaj też jest skóra i oczywiście, że to też jest widać porządna skóra tutaj na drzwiach, też jest ten sam materiał bardzo miękki, fajny, no i widać, że są te przełączniki do otwierania, zamykania okna elektrycznie i nawet to, że one tutaj są takie troszeczkę przerysowane, takie z takimi ubytkami. Ta stylistyka, o której mówisz, ona była do 97, niestety później była modernizacja. Aha. Ale czekaj, bo ja chciałem powiedzieć to, że tutaj tak odchodzi trochę ten lakier, to ma fajny klimat. No jest taka patyna mała, to jest wszystko oryginalne. No, super, super, bardzo fajnie. No dobra, jeszcze zobaczymy jak bagażnik. A wiesz, ile on ma litrów chociaż? 4. Ale nie, no mówię o bagażniku. Powiem ci tak, wchodzi łopata. Jest! Duża buta. Zobaczcie, jest i ona, nie? To jest podstawowy gadżet samochodu terenowego. Wchodzą gumiaki, parę linek do ciągania. No i widzę, podtlenek. Kratokowara wejdzie, więc... Ale czekaj, bo widzę, że tutaj podtlenek masz... Tak, przy tym zużyciu paliwa jednak jest to wskazane. Okej, to powiedz jeszcze... W takim razie, jakie są różnice? Ile to pali benzyny, ile pali gazu? Wiesz, zależy dużo od instalacji. Ja mam instalację drugiej generacji, bo to jest tak archaiczny silnik, że on jeszcze na tym bez problemów jest w stanie pracować. Aha. Więc tutaj różnice, szczerze mówiąc, nie wiem jakie są, bo nie jeżdżę na benzynie z przyczyn oczywistych.
Aha. Jeżeli chodzi o zużycie gazu, zależy to bardzo od stylu jazdy, opon i terenu. Minimalne zużycia na sekwencyjnych instalacjach przy normalnej jeździe szosowej to jest 15-16 litrów. Aha. Jak już dorzucisz tego typu opony terenowe, gorszą instalację, większe koła, to się z tego robi 18-19. Aha. A jak zrobisz Bigfoota na kołach 33 cale, no to lepiej nie pytać. No dobra, ale tak powiedzmy, jedziesz sobie w teren, tak jak tutaj jesteśmy bardzo legalnie na terenie Toruńskiej Akademii Jazdy na torze offroadowym, no to rozumiem, że liczy się spalanie na godzinę, tak? Liczy się spalanie na godzinę, kilometry ciężko policzyć, bo jak mielisz kołami w miejscu, to to jest nieprzeliczalne. Uh-huh. Pamiętaj, że to jest stary automat, więc on będzie dużo mniej palił, jak jedzie z prędkością powyżej 70-80 na godzinę, bo mu lock-up spina skrzynię. Okej, okay. To takie pytanie może bardziej praktyczne. Do butli wchodzi? Zależy jaką masz butlę. Tutaj wchodzi około 38-40 litrów. 40 litrów, ok. Jedziesz w teren? Pół dnia pojeździ. Pół dnia, ok. Czyli spalanie butle na pół dnia i to tak, jest mniej więcej, znaczy można przeliczać na kilometry, wychodzi około 30-35. Tak, spalasz tak konkretnie. Ok, dobra, zamykamy. Piotr, powiedz mi, czy w takim razie można powiedzieć, że ten samochód jest faktycznie SUV-em? Powiem Ci tak, miłośnicy terenu twierdzą, że to nie jest samochód terenowy, ponieważ nie ma ramy. A, widzisz. Cechą XJ jest to, że on ma tak zwane unibody, uniframe, zwane różnie. Aha. Są to takie potężne jak gdyby podłużnice przyspawane pod autem na stałe. Czyli to jest jak gdyby rama będąca częścią nadwozia, dlatego w Ciroku jak progi odpadną, to on jedzie dalej, on się nie złamie. Niemniej jednak ma dwa sztywne mosty, reduktor i daje radę w terenie, tylko pytanie, jakie zastosujesz zawieszenie. Czyli właśnie, pytanie takie, czy współczesny SUV jest w stanie mu dorównać w terenie, jak myślisz? Powiem tak, jak założysz współczesnemu SUV-owi dobre opony, to może nawet gdzieś dojedzie, tylko myślę, że pierwszy korzeń go zabije, czy jakaś przeszkoda terenowa. Okej. A pokażesz mi jeszcze właśnie, jakie to ma Oczywiście. Przełożenie, jaki napęd? Mimo tego, że podejrzewamy XJ o bycie SUV-em, to pod podłogą są podzespoły, takie jak w samochodzie terenowym. Mamy porządny silnik, mamy automat, który jest naprawdę pancerny, bo wbrew temu, że jest to samochód amerykański, to automat jest japoński. Co więcej, ten automat jest blisko spokrewniony z automatem od Toyoty Hilux, a tego auta to już nie trzeba przedstawić. Mamy również reduktor i tutaj ciekawostka, bo wiele osób kupiło Ciroka, który nie ma przedniego napędu. One się w slangu kastraty nazywają. Tu jest po prostu zaślepka, a samochód ma napęd tylko na tył. Jest to rzadkie w Europie, ale należy przed zakupem położyć się pod Jeepem, czy ma przedni most. Mamy dwa typy reduktorów. Tutaj jest taki bardziej bogatszy, który dopuszcza jazdę 4x4 również na twardym, ponieważ można mechanizm międzyosiowy włączyć, znaczy zablokować albo odblokować i dodatkowo mamy jeszcze reduktor, i to ostry reduktor 2.7 jest przełożenie około i w tym trybie międzyosiówka też jest zblokowana. Jeżeli jeszcze dodatkowo mamy opcję częściowego blokowania tylnego dyfra, czyli LSD tak zwane, to ten samochód już całkiem nieźle jeździ, a za niewielkie pieniądze można sobie na przykład Torsena dokupić do tylnego mostu i wtedy to już trzeba iść naprawdę daleko po traktor, jak się zakupiemy. Te wszystkie elementy dotyczące jazdy terenowej, te podzespoły, to jest ważne, ale jednak w takim starym samochodzie, który ma jeździć w offroadzie, nawet takim lekkim, to warto, żeby był metalowy. Coś Ci pokażę. Okej, dawaj. Mówisz, że mnie zaskoczysz? No nie wiem, czy zaskoczę, ale jak ktoś ma współczesnego SUV-a, to niech nie próbuje w domu. Okej. Okay. Co ty... No to jest auto metalowe, prawda? No więc jeżeli jest metalowe, to nie powinno mu się nic stać. A nie boisz się, że się ugnie tam? Żyjesz, jedź. Nie ugiął. No dobra, no to teraz trzeba sprawdzić, jak to jeździ. Dasz się karnąć? Oczywiście. A, dzięki. Powiem Wam,
że dzięki reduktorowi i blokadzie międzyosiowego mechanizmu różnicowego ten samochód jedzie, jak to Piotrek mówi, wyjedzie z każdego miejsca. To jest normalnie niesamowite. Ja jadę dopiero chwilę, ale no niesamowite, niesamowite naprawdę emocje wzbudza ten samochód. Jest genialny po prostu. A ja jestem totalnym żółtodziobem, jeśli chodzi o jazdę w terenie. Pewnie będziecie się ze mnie śmiać. Dlatego zobaczcie, jak w tym samochodzie radzi sobie Piotrek. Moi drodzy, chyba zgodzicie się z nami, że jest to bardzo ciekawy i nietuzinkowy samochód i może wzbudzić bardzo dużo emocji, nie, Piotrek? Powiedz mi jeszcze w takim razie trochę o kosztach, czyli powiedziałeś już nam, że 11,5 tysiąca za niego dałeś 6 lat temu, wiadomo, że teraz kosztuje troszeczkę więcej, a jak z eksploatacją? O zużyciu paliwa już rozmawialiśmy, natomiast jeżeli chodzi o koszty napraw, to wszystko zależy od właściciela, jak bardzo będziesz go męczył. Aha. Zajeździć można nawet czołg, więc no jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie założymy zbyt dużych kół, damy mu odpocząć, żeby się nie przegrzał, żeby skrzynia się nie przegrzała. No tak, to już tutaj podczas tej jazdy w terenie już się tak, też to i silnik, i skrzynia, jeżeli ma smarowanie, a silnik również chłodzenie, to on będzie jeździł zawsze. Oczywiście to jest stare auto, więc coś się może zawsze zdarzyć, ale części są w przysłowiowym kiosku ruchu. Wszystko można kupić, wszystko jest dostępne. Tak? Tak? Mimo tego, że jest ze Stanów? Mimo tego, że jest ze Stanów, ale pamiętajmy, że nie licząc tych chińskich, to tego zrobiono prawie 3 miliony sztuk. O kurczę, dwa chyba 850 czy coś w tym stylu. Aha. Części jest pełno. Czy coś w silniku może się zepsuć? Jeżeli ma olej i wodę i właściciel nie jest całkowitym technicznym analfabetą, to nie. Okej. Okay. Oczywiście świece, super, kable zapłonowe, no, tak, tak, takie tak. Standardy. Tak, tak, tak. A czy w zawieszeniu na przykład udało Ci się coś zepsuć podczas jazdy? Ja urwałem już dwa razy stabilizator, ale to jest standard, no, łącznik stabilizatora mi pękł. Dużo Cię to kosztowało? Jedno piwo za pospawanie. Można sobie kupić samemu spawarkę i nauczyć się spawać. Okej. Natomiast najsłabszym elementem zawieszenia jest przedni most, który jak się zacznie fruwać, to on się wygnie. On się po prostu wygnie. Aha. No i jeżeli założymy jakieś wielkie koła, blokady, no to zacznie nam wszystko strzelać. Aha. To teraz pytanie, w czym jeździmy, czy w piachu, w błocie, czy po kamieniach. Okej. Okay. Fizyki się nie obejdzie. Okay. Ale generalnie auto jest bezproblemowe. Rozumiem. A powiedz jeszcze, jeździsz nim na co dzień? Nie, ja nim nie jeżdżę na co dzień, ponieważ to mam czym jeździć na co dzień. Jego trochę szkoda. Aha. Głównym powodem, czemu nim nie jeżdżę na co dzień, to nie jest właśnie zużycie paliwa, tylko to jest sól. Ten samochód jest w bardzo dobrym stanie blacharskim po 30 okay. paru latach. Rozumiem. Przejeżdżę dwie zimy i to się zmieni. A jeszcze to w takim razie używasz go do takiej jazdy, można powiedzieć, dla zabawy, dla... Tak, do wywoływania uśmiechu, aha, siebie i innych. Super, ale jeszcze zauważcie, bo mówimy o kosztach, mówiliśmy o kosztach, i warto tutaj nadmienić, że nie trzeba być milionerem, żeby być motogikiem, nie? No oczywiście. Bo powiedz, tak. Piotrek, jesteś motogikiem? Oczywiście, że jestem. Ja rozważałem różne samochody terenowe. Aha. No ale jeżeli sobie zobaczyłem, że na przykład moim marzeniem był też Mercedes G-klasa. No, ale jeżeli tak. komplet uszczelek do przedniego mostu kosztuje prawie tyle, co dwa używane całe mosty do Jeepa, okay, okay. no to wybór był prosty. No tak, to tak. Aspekt cenowy jest nie mniej istotny, a to jest legendarna amerykańska rozumiem. Marka. A powiedz jeszcze, Piotrze, jak jeździsz nim normalnie, nie w offroadzie, tylko gdzieś tam, wiadomo, no jakoś do domu trzeba dojechać po ulicy, to jak ludzie reagują? No przeważnie wywołuje uśmiech i dźwięk silnika, i kształt. No, myślę, że to jest jeden z takich samochodów, że jak przejeżdżasz obok przedszkola, idą dzieci na wycieczkę, to wszystkie machają. Czyli co, bo mówiłeś mi jeden taki fajny cytat. Powiedz go teraz, bo jest naprawdę... To jest takie motto, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tego typu auta.
do tego nie należy podchodzić z kalkulatorem i Excelem, czy to się opłaca. A szczególnie przy tak no, relatywnie niewielkich kwotach, bo powiedzmy sobie te 15 tysięcy złotych w porównaniu z jakimkolwiek nowym czy nowszym samochodem, to nie jest jakaś kwota, która zabija. Więc podsumowując, nie opłaca się, ale warto. O, i to mi się bardzo podoba, super. Pamiętajcie, że jeśli będziecie mieli okazję przejechać się takim samochodem, albo będziecie go mieli, to wjazd do lasu jest według naszego prawa zabroniony, także dziękujemy w tym miejscu jeszcze raz Toruńskiej Akademii Jazdy za to, że mogliśmy tutaj skorzystać z tego toru offroadowego, bo jesteśmy tutaj w 100% legalnie. Pamiętajcie też, że jazda w terenie, mimo że to nie jest droga publiczna, wymaga pewnych zasad bezpieczeństwa. Jeździmy w pasach, jeżeli teren jest trudny i może dojść do wywrotki, to przyda się również kask. Pamiętajcie, żeby lepiej przyjechać z kimś, kto może Wam pomóc i bardzo ostrożnie używać lin, a szczególnie lin kinetycznych, bo to jest bardzo niebezpieczne narzędzie. Dzięki, że zobaczyliście mój kolejny film. Jeśli Wam się podobało, to dajcie mi łapkę w górę. Zachęcam Was też bardzo do tego, żebyście subskrybowali mój kanał. Trzeba tam ten czerwony przycisk na dole pod filmem nacisnąć. Wtedy na pewno będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Dajcie znać też w komentarzach, jak Wam się podoba ta nowa seria filmów o klasycznej motoryzacji, jak się zapowiada. Mam nadzieję, że będziecie ze mną również w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.